Wszędzie w tym wagonie. Żartowałem. Drugą odsłonę vloga, odcinka podróżniczego. Tym razem będziemy podróżować po Polsce. We dwóch. Tym razem we dwóch. Przedstawiam wszystkich. Arka, stary emeryt B-Boeingu. Arek dzisiaj będzie towarzyszył mi w podróży do Warszawy. To jest do Warszawy, tak? Okej. Wagon 4. Co proszę. 40 coś. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja tu przepuszczę panią, bo pani dalej idzie, tak? Tak. Proszę bardzo. Chudy to się zmieścimy we dwójkę. 46-42 tutaj. Cześć. Jesteśmy już w naszym przedziale, jest zajebiście, mamy super pasażera. Jak masz na imię? Michał. Michał będzie dzisiaj z nami podróżował. Ale powiem wam, że tak się fajnie złożyło, że Grzesio kupił bilet dzień wcześniej, a ja kupiłem wczoraj w nocy i mamy ten sam przedział. Super. Jajce. Cisnę dzisiaj do Poznania, bo jest dużo ludzi tam do Poznania. Pamiętajcie, że jeżeli macie jakiś wolny dzień, nie macie konkretnych planów, lubicie podróżować, nie myślcie o pieniądzach, po prostu spakujcie parę rzeczy, jakieś parę drobnych i możecie wyjeżdżać wszędzie. Ja dzisiaj też praktycznie nic ze sobą nie mam pieniędzy, to jest nasz przedział, nie mam praktycznie ze sobą pieniędzy, a jadę do Poznania na 3 dni. Mam nadzieję, że poznam zajawkowych ludzi, zrobię prawie krok do przodu i staram się wam to pokazać. Mamy czwartego lokatora w ogóle. Też leci do Poznania. Bo też ma tam dużo ludzi do Poznania. Ta kampania. Spójrzcie teraz, jak wyglądają ludzie, którzy strzelają sobie foty. Zapomniałem się ogolić. Bunkrów nie ma, ale też jest zajebiście. Browar z nowo poznanym znajomym. Warto jest poznawać pozytywnych ludzi. Pioma. Jakby nauka żonglowania to nie jest coś, co jest, wiesz, co jest trudne. I wow. To jest kaskada, no nie? Kaskada, no czaję. Uczyłem się w ciągu tygodnia. A on nawet nie patrzy na piłki. Patrzyłem nie skupienie się na piłkach, tak właśnie, że na przykład patrzyłem w okno i patrzyłem się na przejeżdżające samochody i starałem się jeszcze się żonglować. Mamy parę minut do pociągu, żeby nie tracić czasu, będę się uczył żonglowania. Trzymaj się. O. Zakaz palenia, ale i tak każdy pali. Niesamowicie capi ślugami. Szkoda, że teraz żadna pani nie chce to wejść. To mnie odpuścił. Tego nie powiem. Tego nie mogę do kamery powiedzieć. Ale możecie sami wnioskować, jaki może być rym, bo bym ją wpuścił, a potem bym coś tam zrobił. Żeneczka, lustereczko, a tam cała mechanizacja. Nie wiem jak pan, ale mi się wydaje, że to powinno być zabezpieczone. Miałem swoje miejsce, ale było małe zamieszanie, postanowiłem, że ustąpię młodej pani. Czyli
kolejny dobry uczynek za mną. Kolejny dowód dzisiejszego dnia, że warto jest ludziom pomagać. Czy warto, to się okaże. Ale spokojnie możemy zaliczyć to do dobrego uczynku. I zachęcam wszystkich do robienia pozytywnych, zajawkowych, dobrych i pomocnych rzeczy. Bang, a to trasa. Teraz pytanie. Jak to się stało, że przed chwilą musiałem siedzieć na korytarzu, a teraz siedzę w jednym przedziale i jestem sam, muszę hasło spalać? Poszedłem zwiedzać cały pociąg, sobie chodzę z wagonu do wagonu, wszedłem do wagonu, który jest cały pusty. I właśnie nie wiem, czy ja tu jestem legalnie, ale się zatrzymał, także muszę chyba stąd wyjść. Ale to, że jest pusty, to wam pokażę. Proszę, tu jest pusty, tu jest pusty, tu też jest pusty. I dalej też jest pusty. Ale nie, już jedzie, jest spoko. Jeżeli ktoś wie, czemu ten cały wagon jest wolny, to proszę mi napisać w komentarzu, ja jestem bardzo ciekawy. Na razie jestem w Poznaniu, nic nie ogarniam, ale fajnie, jesteśmy już po podróży, mam tutaj przewodnika, także na pewno mi pomoże tutaj się dostać do miejsca docelowego. Nagram już, jak dojdę do akademika. Dzień dobry, przepraszam, szukam domów studenckich AWF-u. Pierwszy raz jestem w tym mieście i szukam. Domu studenckiego AWF-u. I tamtą stronę? Przejdź rzekę, tak? Nie, przez most. Tam jest tam prosto. No, w tamtej okolicy. Ulica Świętego Rocha to ma być. Tak? No, tu jest rok, no. Dzięki wielkie. Moja mama zawsze powtarzała: koniec języka za przewodnika. Zawsze się tej metody trzymam, gdy podróżuję i świetnie się z nią czuję. Tak mi się zebrało na rymowanie, panowie i panie. Bo to rymów jest składanie. Nie ma czasu na czekanie. Teraz jest czas na zapierdalanie. Tym pięknym przekleństwem, no nie pięknym. No brzydkim dość nawet. Kończymy to ujęcie. 13, 114, 115, 116. Okej, mam dwa klucze, to znaczy, że to nie ten. Fajnie. Tak będę spał przez ostatnie dwie noce. Teraz mogę wszystkim powiedzieć, w jakim celu tutaj przyjechałem. Przyjechałem tutaj na kurs instruktora tańca. Znalazłem ten kurs już wcześniej, jak jeszcze byłem w Irlandii. Teraz się zdeterminowałem, zarejestrowałem się, też wcześniej zdeterminowałem się, nie poddałem się i jestem. Poznań! Miasto doznań! W akademiku fajna atmosfera, a gadałem z ludźmi, bo przyjechałem do Poznania, bo mam wiele ludzi do Poznania. Okej, idziemy coś szamać do Poznani. No, jestem taki już zmęczony. Już teraz jak zjadłem. A wiem. Ale wy tego nie wiecie, ale ja wiem. W domu czeka na mnie zimny browar. Kupiłem dwa. Jednego wypiję dzisiaj, a drugie jeżeli zdam egzamin. Ale będzie dobrze, trzeba być optymistą. Moim sposobem na stres jest po prostu wrzucenie na luz. Takie powo odcięcie się. Tak samo robiłem przed maturami. Parę dni przed maturami dałem w palnik, dałem ostro w gaz. O, tam z chłopakami pocisnęliśmy ostro. A znam osoby, które cały czas kuły, dzień przed maturą, jakimś egzaminem ważny kuły, wciskały tą wiedzę cały czas, bach do tej głowy i jeb nie zdały. I to dobre uczennice. A ja tak średniego poziomu uczeń sprostałem zadanie. Lecimy. Zimniutkie. Nie, marka Żywiec nie reklamuje tego filmu. Tego vloga, tego odcinka. Mamy to! Godzina 7:45. Mamy 45 minut na dotarcie do miejsca docelowego. Szukamy szkoły tanecznej. Będziemy się szkolić. Ale zimno, więc chowam kamerę.
Widzimy tu mało przytomnego gościa, ale może warto sprawdzić, czy żyje w ogóle. A widzę tu buteleczka. Zaraz się zapytamy. Jom. Pożo? Halo? Gdzieś? Pomóc ci? Pomóc ci? Chyba się zalał w trupa. Gość zalał się w trupa i nie wiem, jakieś tam problemy miał, ale żył, wstał i gdzieś tam poszedł. Także da radę. Ale kolejny dobry uczynek zaliczony. Witam młodych instruktorów b-boyingu, popingu i hip-hopu. Yeah. Jak się czujecie po kursie? No, męczenia długo, dużo się za tym. Cześć. Siemano. Strzała. Cześć. I żółwiczek. Pa! To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jesteśmy strasznie zmęczeni, strasznie głodni, jestem taki głodny, że to jest masakra. Ale jestem taki szczęśliwy, że nawet, po prostu nawet słońce się uśmiecha razem ze mną, bo wychodzi i napierdziela mi po oczach. Ale generalnie to jest tak, przyjechałem tutaj w jednym celu, zdobyć certyfikat. Po co mi ten certyfikat? Bo przecież chciałbym pracować w takiej pracy, żeby ta praca sprawiała mi przyjemność i myślę, że wiele ludzi chciałoby tak coś takiego robić. Iść do pracy z uśmiechem na twarzy, robić to, co się kocha, jeszcze mieć z tego pieniądze i korzyści. Ale żeby to robić, nie wszystko hap, 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 jak pies na kiełbasę. Tylko powolutku. Wiedziałem, że wpierw muszę zrobić kurs, potem dopiero szukać pracy w szkole. Misja wypełniona, krótko mówiąc. Idziemy coś jeść. Zapraszam wszystkich, zachęcam wszystkich do rozwijania się i gonienia za marzeniami. Bo da się, mi się udało. Jestem taki szczęśliwy. Dobra, kończę, boś mi gimbal świruje. Pa! Bibu Yasuo! W życiu niemal każdego podróżnika przychodzi taki moment, gdzie brakuje po prostu żarcia. I kasy. Bang, spróbujemy coś ugrać.